Dzień dobry. Witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o dziennikarzu Jarosławie Ziętarze, który zaginął i no, nie został to dzisiaj odnaleziony, więc prawdopodobnie został zamordowany 1 września 1992 roku. Kim był Jarosław Ziętara? On był bardzo młodym człowiekiem wtedy, w 1992 roku. Urodził się w 1968 roku. Był dziennikarzem, dzisiaj powiedzielibyśmy, że dziennikarzem śledczym. Pracował w Gazecie Wyborczej, pracował we Wprost, a w momencie, kiedy został uprowadzony i zaginął, pracował w Gazecie Poznańskiej. On w ogóle pochodził, nie wiem, czy pochodził z Poznania, w każdym razie związał się z tym miastem i tam pracował. Bardzo często Jarosław Ziętara podrzucał tematy swoim kolegom. Oni nawet dzisiaj o tym mówią, czy tam jakiś czas temu, kiedy były doniesienia prasowe na ten temat i dokumenty, filmy dokumentalne były realizowane na temat zaginięcia Jarosława Ziętary i dziennikarze, którzy z nim wtedy współpracowali, mówili o tym, że on podrzucał im tematy, bo mówił na przykład tu i tu coś się nie zgadza, zainteresuj się tym. W Gazecie Wyborczej we Wprost chyba on rzeczywiście również zajmował się, czy kilka artykułów napisał na taki temat, ukazujących kulisy jakichś nielegalnych spraw politycznych czy biznesowo-politycznych. I w momencie, kiedy zaginął, tak, 1 września 1992 roku, jego dziennikarze, koledzy dziennikarze wspominają, że on tak jakby dawał im wtedy do zrozumienia, że jest na tropie jakiejś kolejnej afery. I po jakimś czasie też ci koledzy dziennikarze wspominają, mówią, że Jarosław Ziętara musiał mieć jakieś źródło informacyjne głęboko zakopane w, powiedzmy, strukturach Urzędu Ochrony Państwa albo nawet wywiadu czy kontrwywiadu, że on dostawał cynki o jakichś tropach albo o jakichś ludziach, żeby dziennikarze mogli tym się zajmować. I oni wspominają, że po prostu tak na to im, oczywiście nie od razu, chociaż może niektórzy też się zorientowali od razu, mogłoby tak wyglądać, że po prostu Jarosław Ziętara w jakimś sensie współpracuje, czy ma źródło informacyjne, informatora w takich urzędach, czy w takich instytucjach ochrony państwa. I wtedy, kiedy zaginął, to on pracował nad jakąś sprawą. Ja już teraz nie potrafię Wam powiedzieć, nad jaką sprawą pracował, ale słuchajcie, 92 rok to była wolna Amerykanka w Polsce, jeśli chodzi o politykę i biznes. Także tam naprawdę było o czym pisać wtedy. Dziennikarze mieli pełne ręce roboty. No i komuś przeszkodził po prostu Jarosław Ziętara, prawdopodobne albo jednej, albo drugiej stronie. A że do dzisiaj to śledztwo zostało umorzone, zwłoki Jarosława Ziętary do dzisiaj nie zostały znalezione, więc od razu nasuwa się teoria albo myśl, albo zrobiła to mafia, albo zrobiły to jej lustrzane odbicie, czyli jakieś służby specjalne, tak? Prędzej czy później zwłoki zawsze wypływają, jeśli nie zwłoki, to kości. Ale minęło tyle czasu, słuchajcie, ponad 20 lat, prawie no 30, nie no, ponad 20, przesadzam. Więc zwłok do dzisiaj nie znaleziono i tej sprawy nie wyjaśniono. I chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o tym, jaki był portret tarotowy Jarosława Ziętary. Paradoksalnie, słuchajcie, nie zawsze tak się zdarza i nie zawsze to jest taka linia, po której możemy iść w interpretacji portretu tarotowego, mówiąc, że aha, tutaj było zapisane to czy to i powiedzmy morderstwo czy samobójstwo, cokolwiek. Ale w kontekście tego,
co wydarzyło się jemu w 92 roku. On miał wtedy, słuchajcie, ile on miał lat, nawet nie wiem, bo nie liczyłam, zaraz wam powiem. 24 lata miał, tak, jak został uprowadzony, więc życie mu się prawie, nie prawie, tylko zaczynało mu się. I na pierwszym etapie swojego życia ma wieżę, więc ewentualnie ta wieża mogłaby mówić, że szybko jego życie się skończy, ale wiecie, wieża z etapów życia nie zawsze tak się realizuje. Może się realizować w ten sposób, że człowiek po prostu przewróci do góry nogami swoje życie, albo jak jest sytuacja zewnętrzna, przewróci je do góry nogami, jakiś traum dozna. No, Jarosław Jentara ewidentnie doznał traumy, no ale nie może nam o tym opowiedzieć, dlatego że no, nie żyje, no to już na 100% nie żyje, tak? Więc dzisiaj miałby 52 lata czy 51 lat i gdyby wtedy puszczono go wolno, no to może by coś co opowiedział, tak, ale może by równie dobrze na przykład został kaleką przez tą wieżę. Ale czy Jarosław Jentara miał zapisane oprócz tej wieży w swoim portrecie tarotowym takie wydarzenie, nieszczęśliwy koniec? On ma, słuchajcie, w karmie rydwan, na leitmotywie ma koło fortuny i ewidentnie to koło fortuny z tego bumerangu, tak, co mu się powtarzało ciągle, może mówić o tym, że rzeczywiście on miał niesamowite szczęście, pod kątem teraz zawodowym, to jego zawodowym to rozpatruję, że miał niesamowite szczęście do natrafiania na odpowiednie tematy, tak, o których mógłby napisać w swojej gazecie. O tym mówi również koło fortuny w pozytywie. No, w czepku urodzony znajduje się zawsze w takim miejscu, w takim czasie, gdzie coś interesującego się dzieje. Ale z drugiej strony ten leitmotiv może mówić o tym, że koło fortuny, słuchajcie, nie zawsze się kręci na naszą korzyść. Też są takie okresy w życiu, kiedy my znajdujemy się pod wozem i nic na to wtedy nie możemy poradzić, ponieważ życie nie tylko jest usłane różami, zawsze się człowiek znajdzie na górce albo na dole. Tak? Tak jak sinusoida. Więc to koło fortuny się kręciło u niego na razie do 24 roku życia, niecałego, na jego korzyść, no ale potem ewidentnie się odwróciło. Rydwan z karmy, więc to jest, słuchajcie, ewidentnie on miał karmicznie, tak? Był. Nie chcę, słuchajcie, powtarzać się, że to jest skazanie na sukces, no ale w pewnym sensie tak. Ale ten rydwan z karmy pomagał mu na parciu do celu, na dążeniu do celu, na nie przejmowaniu się trudnościami, na pokonywaniu tych trudności, na, no nie wiem, na niezauważaniu tych trudności, przeskakiwaniu tych trudności, więc o tym wszystkim, o wierze w siebie, tak? O tym wszystkim mówi karta rydwanu i gdyby nie to nieszczęśliwe wydarzenie w jego życiu, to myślę, że byłby dzisiaj bardzo znanym dziennikarzem na równi na przykład z Tomaszem Lisem albo z innymi dziennikarzami tego pierwszej wolnej Polski, że tak to nazwę, tak? Bo miał po prostu dobrego nosa, myślę sobie. Miał dobrego nosa i też w pewnym sensie no, sprzyjało mu szczęście. Natomiast co jeśli chodzi o dalej, o jego morderstwo? Tutaj w jego własnym portrecie tarotowym niczego takiego nie widzę, że mógłby trafić na coś złego. Natomiast on ma z przeznaczenia kartę księżyca razem z cesarzem i w kontekście tego, że do dzisiaj jego ciało nie zostało odnalezione, no teraz to już tylko i wyłącznie szkielet, to księżyc o tym mówi, tak? Że po prostu otacza go do dzisiaj jakaś tajemnica i miejsce, w którym jest pochowany, jest tajemnicze i prawdopodobnie go nie odnajdziemy. A co jeśli chodzi, słuchajcie, o dzień jego zaginięcia? To jest 1 września 92 roku. Jak wygląda ten dzień zliczenia dla Jarosława Jentary? Nie wiem, o jakiej porze dnia został on uprowadzony, chociaż tam ja jakiś czas temu oglądałam dokument o nim. Nie chciałam sobie specjalnie go odświeżać, jego
czytając go, tak, czy oglądając, bo nie chciałam się sugerować. W każdym razie, jak wygląda ten dzień dla Jarosława Ziętary? On był z kimś umówiony. Tutaj ewidentnie są pokazani kochankowie. Z tego, co sobie przypominam, on bardzo szybko skądś wyszedł. Mówił, że zaraz wróci. Coś zostawił, chyba w domu albo w redakcji. Coś na tej zasadzie, tak? Otrzymał telefon i szybko wyszedł, więc może rzeczywiście był umówiony ze swoim informatorem, albo informator umówił mu spotkanie z kimś innym, bo tutaj są kochankowie, ewidentnie, tak? Misja na ten dzień było u niego koło fortuny. Jak wykonać tą misję, są kochankowie? Nie, przepraszam, misja na ten dzień to był umiar. Jak wykonać tą misję, to byli kochankowie. Ale koło fortuny w tym dniu kręciło się na jego korzyść, bo było na pozytywnej pozycji. W negatywie miał śmierć. Więc ta śmierć ewentualnie w negatywie może mówić dosłownie, tak, o śmierci fizycznej. Natomiast ewidentnie gdzieś poszedł na spotkanie z jakimś magiem, ponieważ tutaj pojawia się tutaj mag w trzeciej części dnia. W drugiej części dnia jest księżyc, więc w tej drugiej części dnia już Jarosław Ziętara musiał zostać uprowadzony i zniknąć z powierzchni ziemi, po prostu rozpłynąć się w powietrzu. Może został wystawiony również, tak? Został wystawiony przez tego maga, albo ten mag potem pojawił się na miejscu zdarzenia, żeby coś posprzątać. Mag zawsze coś sprząta, znaczy nie sprząta domu, tak? Tylko wykonuje takie czynności, które mają zmylić tropy. W kontekście oczywiście kryminalnym. To jest mag, który ma do tego wszelkie możliwości, więc to ewentualnie mogła być osoba, która tkwiła wewnątrz jakiej organizacji. Przepraszam. Wewnątrz jakiejś organizacji, która miała możliwość to zrobić i również ewentualnie wpływać na dalsze postępowanie. Chociaż ja nie twierdzę, że to był jakiś człowiek ze struktur państwowych, naszych urzędowych, czyli nie wiem, Urzędu Ochrony Państwa albo wywiadu czy kontrwywiadu. Natomiast był to ktoś, kto wiedział co i jak, tak? Bo mag wie co i jak. On ma wszelkie możliwości, sposobności i triki, zna triki, aby kontrolować sytuację, tak? Aby śledczych ewentualnie prowadzić na taki trop, na jaki on sobie życzy, tak? Także coś na tej zasadzie. On mógł również posprzątać, tak? Po tym wszystkim i zostawić fałszywe dowody na miejscu zbrodni, no cokolwiek. W negatywie ma tą śmierć, co mówiłam. W świadomych dążeniach w tym dniu Jarosław Ziętara miał kartę słońca. Więc ewidentnie jemu chodziło o to, umówił się z kimś, tak? To spotkanie zostało nagrane, czy w ostatniej chwili do niego zadzwoniono, że tu i teraz w tym momencie spotka się z kimś. I Jarosławowi Ziętarowi chodziło o to, żeby ktoś mu o czymś powiedział, żeby coś wyszło na jaw, bo to słońce jest wynikiem sprawiedliwości i mocy. Moc wnosi Jarek Ziętara do tego słońca, natomiast sprawiedliwość jest w tym dniu, więc ewidentnie to był ktoś z jakichś struktur, albo miał informacje na temat jakichś struktur państwowych i politycznych, albo to był ktoś z tych struktur politycznych czy państwowych, kto miał dla Jarosława Ziętary informacje, aby ta informacja mogła być w pełni opublikowana, bo słońce mówi o tym, co jest w świetle dziennym, co jest podane do publicznej wiadomości, wszystkie fakty kawy na ławę, tak? Także ewidentnie to była jakaś informacja czy wywiad, no cokolwiek z taką osobą, ale coś poszło nie tak. Co poszło nie tak ewentualnie, czy to było zaplanowane, w jakim sensie musiało być to zaplanowane, albo może to był wypadek przy pracy i potem dlatego pojawił się mag, żeby posprzątać po tym wszystkim, bo być może ta osoba powiedziała za dużo,
Ziętarze albo ziętara miał odpowiednie pytania i był zbyt blisko czegoś. Wiecie, ja nie chcę tutaj niczego sugerować Wam, chociaż w dokumencie o ziętarze znajdziecie również takie informacje, że jego ówcześni koledzy mają takie również podejrzenia. Zapewne dziennikarze wiedzą więcej niż mówią, albo policjanci wiedzą więcej niż mówią, chociaż środowisko dziennikarskie ono co jakiś czas domaga się wyjaśnienia tego zaginięcia, no i ewidentnie morderstwa, bo jeżeli do dzisiaj ciało nie wypłynęło, no to to jest morderstwo i ziętary nie widziano nigdzie indziej, więc słuchajcie, to jest ewidentnie morderstwo. Ale no, nie jest to podnoszone. Ciekawa jestem, czy policjanci z sekcji do spraw niewyjaśnionych, czyli Archiwum X, zajmą się tym, czy będzie im pozwolone się tym zająć, jeśli są oczywiście jakieś dowody zebrane wtedy, w tej sprawie i które dzisiaj te, ewentualnie te dowody mogą wskazywać na sukces w rozwiązaniu, bo wiecie, te oddziały do spraw niewyjaśnionych policyjne, one nie biorą się za takie sprawy, których na przykład dowody były źle przechowywane i uległy zniszczeniu, albo świadkowie zmarli, większość świadków zmarła, albo dane śledztwo czy dana sprawa nie rokuje na wyjaśnienie, bo po prostu nie tylko Polacy tak robią, robi tak każdy kraj, dlatego że to jest marnowanie środków, energii, pieniędzy na rozwiązanie tej sprawy. Tu nie chodzi o to, że jakaś sprawa jest bardziej ważna, jakaś mniej ważna. Ona jest tylko tak chłodno-logicznie rozpatrywana pod tym kątem, czy dowody, które zostały zebrane wcześniej, dają podstawę do tego, aby złapać mordercę i aby te wcześniejsze dowody, które policja zebrała, były przydatne również przed sądem. Rozumiecie? Tu nie chodzi o to, że morderstwo jakiejś anonimowej kobiety czy mężczyzny jest mniej ważne niż morderstwo kogoś wysoko postawionego. Nie, tu chodzi o coś innego. Chociaż inna sprawa jest taka, że wiecie, w śledztwach czy morderstwach lat 90., takich z pierwszych stron gazet, tam mataczenia zawsze były, tam wiemy tylko mniej niż więcej i nie zawsze po prostu to, co przed sądem zostało powiedzmy udowodnione, czy wyrok sądowy został ogłoszony, ma się do rzeczywistości, tak? Ja nie twierdzę, że to są jakieś teorie spiskowe, ale po prostu w latach 90. była tak wolna amerykanka i takie cuda na kiju odbywały się w Polsce, że tak wiecie, na 100% to w tych morderstwach z pierwszych stron gazet to tak nie wiadomo, no do dzisiaj tak poprawkę na to zazwyczaj biorę. No, ale wracam do Jarosława Ziętary. Ze swojego własnego portretu teratowego, indywidualnego, nie miał zapisanej, oprócz tej wieży, tak, na pierwszej pozycji swojego portretu teratowego, ewentualnie. No i ten rytwan z karmy może też mówić o porwaniu jako takim, tak, że został gdzieś zapakowany do samochodu i wywieziony, no bo dziennikarz tak, w ogóle człowiek tak sam z siebie zniknąć nie może. Zawsze ktoś musi brać w tym udział, a jak się kogoś porywa, no to środkiem transportu najlepszym jest samochód. Albo coś, co ma koła, tak, co pozwala się szybko poruszać. Także tak wygląda sprawa Jarosława Ziętary. Przykra historia, no i nie wyjaśniona do dzisiaj. Jak jakiś czas temu szukałam w internecie najnowszych informacji, to ich nie ma. One są sprzed, wiecie, kilku lat, czasem kilkunastu, także najnowszych informacji nie ma, no bo śledztwo po prostu zostało zawieszone. To było wszystko z mojej strony. Dziękuję, że spędziliście ze mną ten czas. Jak macie jakieś fajne informacje dotyczące tej sprawy, to napiszcie mi w komentarzach. Ja też bardzo chętnie na ten temat coś więcej poczytam. Dziękuję Wam i do następnego filmu.